Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. Sił destrukcyjnych w ekonomii mieliśmy co niemiara w ostatnim dziesięcioleciu, ale tylko jedna ma ambicje naruszyć ramy zachodniego modelu gospodarczego. Obalić ponad dwustuletni paradygmat wolnego rynku. ESG, Environmental Social Governance, alternatywa dla kapitalizmu. Ekonomia jak natura człowieka, pełna jest zasadek niespodzianek i niewiadomych, ale do tej pory dwie żelazne zasady rządziły rynkami inwestycyjnymi. Pierwsza, zdefiniowana przez Miltona Friedmana w 1970 roku w sławnym artykule o społecznej odpowiedzialności biznesu i zwiększaniu zysków. Jako to był jedyny obowiązek zarządów wobec udziałowców zwiększać zysk. Druga żelazna zasada, sformułowana została przez Johna Bogla. Miliardera, twórcy pierwszego nowoczesnego Funduszu inwestycyjnego, inwestycyjnego człowieka, który urodził się w 1929 roku w rodzinie bankrutów, a umarł 90 lat później, zostawiając po sobie wielką fortunę. Fortunę, sporo prawto, pieniądzu i kilka ważnych książek wśród nich mała, Książka zdrowego rozsądku w inwestowaniu, gdzie czytamy, że fundusz, który chce robić miliardy musi oszczędzać grosze swoich inwestorów i jak pisał, najwięcej zarabia ten, kto ma najniższe koszty zarządzania cudzymi aktywami. Dwie święte zasady, które dziś w imię zupełnie innych świętości, nie tylko, że są łamane, ale w Europie ich łamanie staje się nawet prawem. Troska środowiskowa, wrażliwość płciowa i majątkowa, zaczynając od 2024 roku, będzie monitorowana w każdej firmie, która zatrudnia powyżej 250 pracowników, a od 2025 roku e, przedsiębiorstwa z dochodem powyżej 20 milionów e, euro będą musiały raportować i wykazywać w swojej strategii wskaźniki. ESG. Od 2028 roku te same zasady będą obowiązywały firmy spoza Unii i wszystkie mniejsze spółki. Jednym słowem: najpierw ideologia, potem zysk. Na zdrowy rozsądek ESG i stosowanie niefinansowych wskaźników do oceny finansowych wyników jest absurdalnym konceptem. Wyznawcy progresywnego kapitalizmu, czyli jak woli Wall Street Journal, kapitalizmu na opak, twierdzą, że robiąc rzeczy politycznie poprawne i poprawiając środowisko naturalne, firmy mogą nie tylko poprawiać świat, ale też zwiększać swoje zyski. No, czy świat faktycznie będzie od tego lepszy, wciąż pozostaje kwestią opinii, ale zyski, zyski, straty można mierzyć, można liczyć. Instytut Badawczy Second Vote Analysis Incorporated oceniał amerykańskie spółki, takie spółki o dużej, średniej kapitalizacji pod względem ich zaangażowania społecznego i politycznego. Oceniał ich na pięciopunktowej skali, zresztą w sześciu rozumianych kategoriach społecznych i politycznych. I tak, mieliśmy tam środowisko, edukację, aborcję, prawo do posiadania broni, antyrasizm i małżeństwa jednopłciowe. Dalej potem zagregowano na podstawie najlepszych i najgorszych miesięcy 2021, 2022 roku i pierwszych dwóch miesięcy tego roku, 2023. Nie wchodząc już teraz w szczegóły, średnie wyniki finansowe dla funduszu ESG były gorsze od wszystkich funduszy inwestujących w firmy wierne prawu Friedmana. Fundusze ESG średnio traciły między 2,5 a 6,3% w relacji do głównych indeksów giełdowych, podczas gdy fundusze inwestujące w spółki, nazwijmy je ideologicznie neutralne, w relacji do średniej indeksów zyskiwały jakieś 2,9%. Na przestrzeni 10 lat te różnice były jeszcze większe, no, choć tutaj w woli sprawiedliwości musimy dodać, że po 2018 roku wyniki firm ESG nieco, nieco się poprawiły. Co Wall Street Journal tłumaczy bardziej skalą, skalą niż jakością inwestycji. Po prostu politycznie poprawna presja w ostatnich czterech latach napędziła największym funduszom ESG, takim jak BlackRock czy State Street, kupę pieniędzy od stanów, pieniędzy municypalnych. Wszystkich władz, które były wierne ideom ŁOK, tego przebudzenia społecznego. Lepsze wyniki, nie muszę dodawać, nie oznaczały jeszcze większej efektywności samych inwestycji. Przeciwnie. E, jedyny jak na razie eksperyment na żywym organizmie, gdzie wielki fundusz porzucił progresywne wskazania w swojej strategii inwestycyjnej, przeprowadził jeden z najstarszych w ogóle funduszy w Ameryce, Vanguard. Prezes funduszu Tim Buckley wycofał w zeszłym roku 59 miliardów dolarów największego konsorcjum inwestycyjnego, co się nazywa Glasgow Financial Alliance, który skupia, skupia głównie firmy działające w zgodzie z celami porozumienia paryskiego czyli tej zerowej emisji gazów cieplarnianych. Eksperyment potwierdził wcześniejsze wyliczenia, że ESG jest bardziej obciążeniem niż korzyścią dla klienta. Jak powiedział Buckley, nasze badania wskazują, że inwestowanie ESG nie daje żadnej przewagi nad inwestowaniem tradycyjnym, żadnej ani monetarnej, ani co ciekawsze, przewagi ekologicznej. Sponsorem dzisiejszego programu jest firma Letyshops. Inflacja każe nam szukać oszczędności, gdzie się da, włącznie z zakupami online. I tutaj z pomocą przychodzi Letishop, czyli platforma cashbackowa, która pozwala odzyskać część pieniędzy, które wydaliśmy na zakupy w firmach partnerskich Letishop. Jest ich ponad 3000. 3000 sklepów internetowych, w tym znane marki Booking.com, Nike, Zalando czy Allegro. Bywa, że platforma oferuje dodatkowe bonusy, na przykład aktualnie to jest m.in. trzykrotnie większy bonus na Allegro. Robiąc zakupy za pomocą Leti możesz liczyć na zwrot ponad 4% wydanych pieniędzy. Jak działa Letty Shops? Po zarejestrowaniu się na stronie i zalogowaniu do swojego konta, wybierasz sklep, w którym chcesz zrobić zakupy. Zamawiasz wybrany towar, a Letty Shop automatycznie zwraca część wydanych Pieniędzy. Żeby było jeszcze łatwiej, Shop stworzył przeglądarkową wtyczkę, która automatycznie włącza się po wejściu na stronę sklepu partnerskiego, informując Cię o dostępnej kwocie cashbacku. Link do rejestracji znajduje się w opisie odcinka. Badania, które przytaczałem dotyczyły amerykańskich firm. I tam ESG nie podlega jeszcze rządowym regulacjom. Są to dobrowolne decyzje zarządów i rad nadzorczych. Firmy oczywiście monitorują swoje aktywności. W końcu robią to po to, żeby pochwalić się i przyciągnąć tych ideowych inwestorów. Ale nawet jeżeli ponoszą koszty dodatkowych audytorów raportowania, to w przeciwieństwie do europejskich firm, które będą musiały teraz dostosować się do bardzo twardych wskazań unijnej dyrektywy, te wciąż mają możliwość optymalizowania swoich kosztów. Polskie firmy od 2025 roku będą raportować swoje BCR, czyli Benchmark Climate Regulation, SFDR, Sustainable Finance Disclosure, CSRD, Sustainable Related Disclosure into Financial Services, CSDD, Corporate Sustainable Due. Diligence. Warsaw Enterprise Institute pokusiliśmy się, żeby policzyć, o jakich my tutaj w ogóle kosztach mówimy. Ile to będzie nas kosztowało? Zacznijmy od tego, że cały obszar raportowania obejmuje 1100 pozycji i na początek objętych nimi będzie 3650 polskich firm. Z wyliczeń ekonomisty Damiana Olko wynika, że firmy Bezpośrednio objęte dyrektywą CSRD co roku będą ponosić koszt, to jest jakiś między miliard 400 mln zł a sześćset milionów. Dodatkowo poniosą jeszcze jednorazowy koszt dostosowania się do tej regulacji. On będzie między 800 mln złotych a miliardem złotych w skali całego kraju. Roczny koszt całkowity dostarczenia danych ESG przez małe i średnie firmy. Małe i średnie tutaj. Była jasność, mówimy o sklepie budowlanym, o sklepie ogrodniczym gdzieś tam w waszym sąsiedztwie. I ten koszt może wynieść nawet 8 miliardów złotych. Przy czym wcześniej, i to trzeba o tym pamiętać, każda z tych firm będzie musiała podnieść jednorazowe koszty dostosowania się. I te są szacowane na jakiś miliard 400 milionów złotych. Głównie dlatego że firmy objęte CSRD. Będą miały obowiązek pozyskiwania części informacji o od swoich, od swoich kontrahentach, o tych, którzy są dostarczają produkt. Gdyby CSRD rozszerzono teraz na wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem tych jednoosobowych działalności gospodarczych, to coroczne bezpośrednie obciążenie wyniosłoby między 23 a 40 miliardów złotych. To jest mniej więcej tyle, ile rząd wydaje co roku na 500. Przypomnę, jaki był raban wokół 500 Z kolei koszt jednorazowego wdrożenia regulacji to od 13 do 19 miliardów złotych, czyli ekwiwalent 13 emerytury, przy czym oczywiście koszt ponosić będzie nie państwa, a przedsiębiorstwa, który szybciej niż myślimy przerzuci te koszty na klientów i konsumentów. Bardzo enigmatyczny język. Mętne standardy oceny ESG wprowadzają dodatkowy jeszcze mętnik na rynku. Raz, że firmy przyjmują różne te niefinansowe wskaźniki, a dwa, że instytucje, te które dokonują audytu, stosują tu bardzo różne miary. Co audytor, to inne miary. I tu grupa uczonych z MIT, z Uniwersytetu w Zurichu, wykazała, że im większa firma, im bardziej jest złożona struktura, tym większe będą różnice w zależności od tego, kto prowadzi audyt. Co oczywiście może być problemem dla firm, ale też może być przestrzenią do manipulowania wskaźnikami poprzez odpowiedni dobór, dobór audytorów. I tu w odrębnych badaniach London School of Economics i Columbia University zauważają, że właśnie ta dowolność w określaniu parametrów ESG powoduje, że firmy przebierają we wskaźnikach. Jeżeli coś jest nie na rękę, to na przykład minimalizują wagę wskaźników klimatycznych, a rozdymają społeczne. I to dlatego Terence Keeley, autor książki o wpływie ESG na otoczenie biznesowe, stwierdza na koniec swojej książki, że jeżeli zależy nam na ratowaniu klimatu, to trzymajcie się jak najdalej od ESG. Tak daleko, jak tylko możliwe. Jeżeli inwestycje w ESG nie dają spodziewanych korzyści klimatyczno-społecznych, jeżeli miary są mętne, a koszty przerastają zyski, to po jakie licho firmy się w to pakują? Zespoły amerykańskich, duńskich uczonych z Baylor University i Copenhagen Business School wykonały ogromną pracę szukając odpowiedzi na to pytanie. Na początek uczeni ustalili, że z inicjatywą ESG w firmach zwykle wychodzi średni management. Nie kierownictwo, ale właśnie średni management. 30-40-latkowie, którzy chcą wydzielić obszary odpowiedzialności, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojego zatrudnienia. Tak naprawdę, zabezpieczyć się przed konkurencją napływających młodych talentów. 20-latków, którzy lepiej dają sobie radę z nowinkami technologicznymi i są może atrakcyjniejsi dla pracodawcy. Im firma bardziej innowacyjna, tym mniejsza jest przepaść kompetencyjna między nowicjuszami a doświadczoną kadrą, tym middle management. Większa jest też wtedy pokusa dla szefostwa, żeby szybciej awansować młodych, tańszych pracowników, w zasłużonej, ale droższej kadry. Cały ten łok żargon, który słyszymy, według uczonych to nic innego, jak tylko mechanizm obronny. Język trudny do zrozumienia osobom z zewnątrz, który sprawia, że szefostwo firmy czuje się zagubione i spostrzega to jako nowe wyzwanie i woli to scedować na bardziej doświadczoną życiowo kadrę, zamiast powierzać to młodym. Autorzy wskazują też, że niewiele jest dowodów na systemowe poparcie dla idei łok wśród samej kadry kierowniczej, która podpisuje się jednak pod tymi e, zasadami. Ale dla świętego spokoju kadra godzi się na przenikanie tego progresywnego, akademickiego żargonu korporacyjnej kultury, żeby nie ryzykować skandali wizerunkowych. Zresztą mieliśmy tego próbki już w przeszłości, w Amazonie, w Hachette, Disney, Netflixie i wielu innych firmach, gdzie zbuntowany średni management podburzył młodych i podburzył też zewnętrznych aktywistów przeciwko własnej firmie. Za każdym razem szefostwo firm ulegało tym żądaniom. Korzyści dla managementu jest zresztą więcej, jak choćby to, że przesuwając punkt ciężkości tej oceny merytorycznej z twardych miar, takich jak rentowność, wydajność, w kierunku miękkich, łatwiejszych do manipulacji wskaźników, takich jak wkład firmy w różnorodność lub sprawiedliwość społeczną, zawsze mogą się wytłumaczyć, dlaczego nie dowożą planowanych Wyników. Zysk spada, ale za to rosną miary ekologiczne, czy wskaźniki seksualnej sprawiedliwości. Kierownictwo zresztą też uczy się, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości. Sporo o tym pisze Vivek Ramsałami, obecnie kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, miliarder, autor doskonałej książki Walk Inc. Jak pisze, wielki biznes też zorientował się, że może zarabiać pieniądze poprzez krytykę samego siebie. Najpierw zaczyna wychwalać różnorodność płci, następnie krytykuje brak różnorodności na Wall Street, mimo że sam jest z Wall Street, w końcu on i cały Wall Street staje się liderem w walce z Wall Street i potem ogłaszają, że małe i średnie firmy są źródłem problemów społecznych, bo nie są dość ESG. Takim najwyższym stopniem łok jest, kiedy korpo, wielkie korporacje, Ogłaszają, że największym przekleństwem dla społeczeństwa jest nie kto inny, tylko społeczeństwo. Nie, nie żartuję. Taka jest rzeczywistość. Kiedy mieszkańcy Georgii w Stanach Zjednoczonych wybrali lokalne władze, które zgodnie z wolą wyborców wprowadziły przepisy ograniczające prawo do przerywania ciąży, Disney, Netflix, Warner Media postanowiły ukarać mieszkańców za swój wybór i e, powiedziały, że wyniosą się ze stanu. Mega korporacje po prostu zaszantażowały wszystkich mieszkańców, że w imię, uwaga, w imię, jak twierdził prezes Disneya, naszych zasad, które nie podlegają kompromisom, odetniemy im firmy Disneya. Czyli prywatne korporacje mogą mieć zasady, a klienci, i wyborcy wybierający swoich przedstawicieli w demokratycznych wyborach, muszą wybrać zasady korporacji. ESG według jego, to też doskonała zasłona dymna dla niecnych czynów korpo. Volkswagen, Deutsche Bank, Goldman Sachs. To wszystko są firmy, które deklarowały się jako SG w chwili, kiedy groził im jakiś wybuch jakiejś afery. Goldman Sachs, aferę łapowkarską w Malezji, karę, którą dostał miliard dolarów, przykrył serią oświadczeń, że nie będzie więcej współpracował z firmami, które nie przestrzegają moralnych wyznaczników, jeżeli chodzi o politykę równości, oczywiście inkluzywności, dywersyfikacji kulturowej. Nie chodziło o łapówki. To rozpętało wielką debatę o roli ESG w biznesie i o ironio nikt już nie dyskutował o łapówkach. Nike, firma produkująca, jak wiemy, sprzęt sportowy, stała się czempionem antybiałości, kiedy media wyciągnęły jej, że zatrudnia dzieci w azjatyckich fabrykach. Zbankrutowana już niemiecka firma finansowa była wielkim wyznawcą OSG, z nieskazitelną reputacją i bardzo dobrą punktacją sprawiedliwości społecznej. Na koniec okazało się, że to była doskonała zasłona dymna dla współpracownika rosyjskiego wywiadu, zresztą z długą rodzinną historią szpiegowską, Jan Marsalek, ostatecznie odnalazł się w Moskwie ze skradzioną kasą. I niedawno kalifornijski bank SVB, Oskarżony został przez republikański kongres, że całe kierownictwo banku więcej czasu spędzało na pielęgniowaniu wartości łok, niż na dbaniu o wyniki banku. W badaniach Brunswick Insights zwrócono uwagę, że co do zasady management tych największych firm przynajmniej, jest nieporównanie bardziej zideologizowany i progresywny niż ich klienci, niż średnia krajowa. 63% prezesów twierdzi, że firmy powinny wypowiadać się w kwestiach społecznych. Podobnego zdania jest zaledwie 36% wyborców. Nawet w grupie najbardziej zaangażowanych lewicowych wyborców prezydenta Bidena zaledwie 51% chce, żeby firmy kierowały się tą ideologią ŁOK. To zresztą widać po wynikach badań zaufania do firm barometr zaufania Delmana mierzący zaufanie do rozmaitych grup społecznych pokazał, że w 2022 roku zaufanie republikańskich wyborców do firm spadło aż o 12 punktów procentowych. To jest najgorszy wynik w historii. Tradycyjnie konserwatywna grupa wyborców przestała ufać kapitalistom. Zobaczymy to zresztą, jak odbija się w legislacji, bo tej zarówno stanowej, jak i krajowej, gdzie mamy coraz więcej ponadpartyjnych inicjatyw uderzających w interesy KORPO. To samo zresztą dzieje się w Europie. To, że ESG staje się, staje bez większego oporu dyrektywą, jest w dużej mierze zasługą tego, że mniej ludzi czuje jakikolwiek związek z korporacjami oderwanymi od realiów. Konsekwencją tego może być jeszcze dalej idąca dyrektywa unijna dotycząca reklamy politycznej. Mowa tutaj o regulacji ograniczającej wszystkim ale wszystkim swobodę wymiany poglądów w sieci. Platformy internetowe będą urzędowo zobowiązane wyciszać, wprowadzać jakiś shadow ban, ograniczać zasięgi wszystkim, którzy bronią jakichkolwiek wartości i mogą teoretycznie, teoretycznie mogą oddziaływać na decyzje polityczne. Tutaj Warsaw Enterprise Institute wystosował specjalny apel w tej sprawie do obronie wolności. Podpisało się pod nim już kilkadziesiąt organizacji, fundacji, kilkaset osób też. Ale jakoś nikt nie pochylił się wcześniej nad interesami korporacji, które zostałyby zepchnięte do roli mimowolnego tej cenzora. To, że coś staje się prawem. Oznacza tylko tyle, że obowiązuje nas nowy zestaw reguł, nakazów i że za ich nieprzestrzeganie grozi nam kara. To nie znaczy, że ich przestrzeganie czyni nasze życie lepszym, prostszym, że biznes będzie przynosił większe zyski, a otoczenie będzie zdrowsze i sprawiedliwsze. Ale prawo jest prawem, i wszyscy mamy w to wierzyć. Pamiętacie Państwo, Alicję w krainie czarów i sławną frazę tego z książki Louisa Carola. Kiedy używam jakiegoś słowa, to mówił do Alicji, oznacza ono tylko to, co postanowiłem, że będzie ono oznaczać. Ani więcej, ani mniej. Kiedy większość z nas mówi sprawiedliwość społeczna, mamy na myśli koncepcję równości w świetle prawa, sprzeciw wobec dyskryminacji, równe szanse dla wszystkich. Kiedy aktywiści mówią o sprawiedliwości społecznej, mają na myśli nadrzędność tożsamości grupowej nad jednostką. I za każdym razem, kiedy ktoś gdzieś wybija się ponad przeciętną, uznają to za uosobienie strukturalnych nierówności społecznych. Dowód na to, że seksizm, rasizm i jeszcze kilka innych dominuje nasze życie. Andrew Doyle w książce Nowi Purytanie zauważa, że dla większości z nas na przykład antyrasista oznacza sprzeciw wobec dyskryminacji rasowej. A kiedy pisze, kiedy antyrasiści mówią, że są antyrasistami, I to tak naprawdę narzucają nam myślenie rasowe, czyli świat, gdzie społeczeństwo i wszystkie interakcje międzyludzkie są skażone dominacją i historycznym prześladowaniem z rąk białych, których należy za to teraz karać i dyskryminować. Dyrektywa ESG w Brukseli przeszła niemal bezszelestnie. przez wszystkie szczeble skomplikowanej drabiny legislacyjnej tej Unii. W dniu ratyfikacji eufeministycznie przedstawiono ją jako przepisy wzmacniające odporność Europy na zagrożenie świata zewnętrznego. Jakby to była czysta jakaś formalność, rzecz, która musiała się zdarzyć. W rzeczywistości prace w grupach roboczych trwały już od 2018 roku, a sama filozofia, tam koncept wykuwał się w Brukseli jeszcze w 2012 roku. A sama perspektywa, do kiedy projekt ma trwać, to 2089 rok. To jest wielkie przedsięwzięcie adresujące istotę naszych wartości. Nie chcę patować tutaj wielkimi terminami, ale ten moment spełnia atrybuty tego, co Karl Marx w kapitale nazwał rewolucją siłą napędową historii, która działając przez walkę klas, prowadzi ostatecznie do ustanowienia. Nowego porządku społecznego. Terminy, jakie SG wprowadza do świata korpo, nie, nie są czymś nadzwyczajnym. W większości są idee takie ogólnoakceptowalne. Rzecz w tym, że animatorzy SG, odwołując się do kwestii środowiskowych, społecznych, sprawiedliwości, robią to tylko w jednym celu: żeby wykorzystać społecznie nośną narrację do popychania swojej progresywnej ideologii. To jest klasyczny przykład postmodernistycznego fetyszu pojęciowego, gdzie słowa są jedynie grą. Słowa są grą. To jest sławne stwierdzenie Jacques'a Derrida w gramatologii. Pisał to w 1967 roku. Jak zauważa teraz Doyle, gdy brakowało dowodów na rasizm, aktywiści wymyślili własne terminy, mówiąc o nieświadomych uprzedzeniach o białym przywileju, czy instytucjonalnych strukturach władzy. Takie idee przez wiele lat dojrzewały w środowisku akademickim, zwłaszcza w sferze teorii krytycznej, a teraz wydostały się do społeczeństwa niczym wirus ze źle zabezpieczonego laboratorium. W tym wypadku ten wirus rozproszył się na drogą powiązań korporacyjnych i burzy tradycyjne stosunki społeczno-ekonomiczne zachodniej mentalności burżuazyjnej, o czym Doskolale w swojej trzytomowej burżuezyjnej godności trylogii pisze Derrida McCloskey Bez niej, bez burżuazji nie byłoby cnót, bez których nie byłoby naszego bogactwa, dobrobytu. Wspomniany Andrew Doyle zwraca uwagę, że tym co różni zachodnie wartości od podobnie brzmiących terminów używanych przez pobudzonych progresistów jest ta nieznośna Tendencja do upraszczania świata i dzielenia nas na grzeszników i świętych, i wskazywanie drogi, jak znaleźć się w tej drugiej grobie, droga do świętości. Epatowanie pozytywnymi cechami, żeby napiętnować tych, którzy w naszym przekonaniu są ich pozbawieni. Napiętnowanie np. Na białych mężczyzn, których uprzywilejowany status miał wynikać z dyskryminowania innych grup społecznych, co daje teraz tym innym grubom prawo do napiętnowania białych za brak tolerancji. Jak każda rewolucja, tak i ta ma niewinne złego początki. Wspaniała amerykańska poetka, filozof Rebeka Sonit pisała: Rewolucja jest nieprzewidywalna jak trzęsienie ziemi. Na pozór jest piękna jak wiosna. Jej nadejście zawsze jest zaskoczeniem, ale jej natura nigdy nas nie zaskoczy zawsze będzie brutalna i nieludzka w egzekwowaniu pięknych haseł. Polecam Sonit każdemu, kto chce w historii widzieć coś więcej niż tylko ciąg zdarzeń, dostrzec poezję dziejów, chociażby jej ostatnie książki Róże Orwella czy Księga Migracji. Polecam. Żeby zrozumieć, co tutaj się stało, wróćmy jeszcze do kapitalizmu takiego, jakim go znaliśmy przez ostatnie 100 lat, który nie tyle był stanem umysłu, co stanem gry, przepychanki. Między wolnością gospodarczą a monopolem. Różnymi monopolami. Korpo, państwa, monopolem jakiejś ideologii. Taka próba sił, kto ma definiować zasady współżycia i granice naszych swobód. Czy, czy to ma być społeczeństwo w swojej czasem bezładnej, ale demokratycznej masie, które eksperymentuje, popełnia błędy i wreszcie wypracowuje kompromisy, czy może przeciwnie, wybitne, wpływowe jednostki, znani politycy. Elity, które przekonane są, że znają wszystkie trafne odpowiedzi na dylematy ludzkości, i one właśnie mają prawo narzucać masą gotowe rozwiązania, żeby oszczędzić światu nam wszystkim łez i cierpień. Odwieczny, oświeceniowy dylemat, wciąż aktualny, jeszcze od czasów Voltera, który w swojej trosce o byt człowieka dochodził do wniosku, że masie ludzkiej nie można zaufać w kwestiach krytycznych dla naszego istnienia, a w szczególności tak newralgicznych jak ekonomia. Stosunki pracy, relacje między państwem a rynkiem, między kapitałem a najbardziej potrzebującymi, wszystko co definiuje stosunki społeczne i polityczne, według Woltera powinno być zostawione ludziom wykształconym i wyjątkowym. W czasach, gdy świat zachowuje się w miarę przewidywalnie, te zmagania z pretensjonalne elity, a niespokojny duch mas, zwykle pozostają w stanie względnej równowagi. Politycy... Możni tego świata próbują ułożyć nam życie po swojemu, zawsze próbują, ale demokracja, wolny rynek, postęp technologiczny, cała ta kreatywna szumpeterowska destrukcja, co i rusz burzy ich piramidy i wyrównuje pole walki. Gdzieś z przecięcia tych dwóch żywiołów, ambicji, pychy, niekontrolowanej mądrości, tłumu i kapitału wyłania się wreszcie społeczno-ekonomiczny postęp, rozwój. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, żeby swobody, które uważamy za dane nam raz na zawsze zostały przechwycone i świat swojej naiwności obsunął się w rewolucyjną otchłań. Prześlenia, gdzie ta równowaga zostaje zachwiana jakiejś intelektualnej utopii udaje się porwać masy, na szczęście nie zdarzają się zbyt często. Ale są tego też i słabe punkty. Po prostu zapominamy nauki przeszłości, zapominamy też dzieła ludzi, którzy chcieli przeszedł potomny przed takim scenariuszem, jak choćby Hayek i jego droga do zniewolenia. Utopia, jak sama nazwa wskazuje, nie może się zdarzyć, ale już sama próba dochodzenia do utopii jest mordercza. To dzień, kiedy tłum umęczony kryzysem, rozpadem świata, jaki znał przez lata, niespodziewanie podąża za głosem dyrygenta. Tak elity rewolucyjne nazwał filozof Elias Canetti. Jak pisał, dyrygent jest jakby. Obecny w głowie każdego muzyka. Wie, co każdy ma zrobić, wypowiada słowa, które wszyscy rozumieją tak, jak on chce, a nie to, co znaczą. SG, w swojej wiecznie nieskończonej i intencjonalnie nie do końca zdefiniowanej formie, właśnie dyryguje naszym zachowaniem. Nie mówi wprost, czego się od nas oczekuje, ale oczekuje rezultatów. Ta rzadka synergia tłumu i dyrygenta ideologicznego zbawiciela. Zwykle właśnie zachodzi na przełomie epok, w epoce rozpadających się paradygmatów, gdzie ginie jeden świat, a nowy jeszcze nie powstał, tak jak to nazywał Arnold Toynbee. Mamy tego przykłady. To był rok 1789, rozpad Imperium Francuskiego. I jasne przesłanie jakobińskie porządku i sprawiedliwości. To była nowa, świetlana wizja światowej rewolucji i wyzwolenia mas, właśnie po koszmarze wojny domowej w Rosji 1917-22. To był włoski, też niemiecki faszyzm, jako odpowiedź na chaos, upokorzenia narodowe i zapaści ekonomiczne 20 lat i 30. -tych. Andrew Doyle pisze, kiedy pozwala się złym ideom rozprzeczeniać bez kontroli. Nabierają one złudzenia niepodważalności, a kiedy postacie z autorytetem zostają zawładnięte przez niebezpieczne ideologie, opór staje się wyczynem wymagającym odwagi, na który niewielu się odważy. Korporacje skażone SG ze swoją paramilitarną strukturą i swoimi liderami mogą być super skuteczne w dyktowaniu nam, jakie wartości społeczne mamy przyjąć. Bez trudu podzielą nas na zwalczające się plemiona, na grzeszników i świętych, gdzie każdy w każdej chwili może stać się grzesznikiem i każdego można ogłosić za chwilę świętym. Tutaj każdy produkt, każde miejsce pracy, każde zlecenie, każda emisja akcji ma być podporządkowana ideologicznej wykładni. Wielki brat Orwella ze swoimi podsłuchami, ukrytymi kamerami, jest przy tym jak młotek przy laserze. I jeden z problemów, jaki mamy z SGE. To, że cały czas brakuje nam poważnego zaangażowania się w projekt ekonomistów, z których wielu czuje się tutaj nieco zażenowane, kiedy muszą rozstrzygać dawno rozstrzygnięte kwestie zachowań rynkowych. Rzecz w tym, że ESG, mimo całej nomenklatury ekonomicznej, jaką się posługuje, nie jest ani nauką, ani czysto ekonomicznym zagadnieniem, tylko właśnie zagadnieniem politycznym. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na ekonomię, a każda decyzja polityczna czy zjawisko społeczne ma wpływ na ekonomię. Ale celem ESG nie jest zwiększanie wydajności, konkurencyjności, innowacyjności czy ograniczanie ryzyka biznesowego, ale przemycanie do niepolitycznych instytucji, do biznesu i dalej za jego pośrednictwem do codziennej tkanki społecznej progresywnej, lewicowej ideologii. Innymi słowy, Zwiększania, a nie zmniejszania ryzyka biznesowego, obarczania firm większymi kosztami i wprowadzanie elementu nieprzewidywalności do procesu decyzyjnego. Wszystko, co dawniej robiły zradykalizowane organizacje, progresywni, antykapitalistyczni aktywiści, teraz to mają robić sami kapitaliści. Oczywiście z pominięciem demokratycznego systemu i całej wielkiej machiny wyborczej, przez to przez które sito większość tych niedorzecznych idei by się nigdy nie prześlizgnęła. Czy my to nazwiemy rewolucją, czy to inaczej, nie zmienia to faktu, że ESG należy traktować jako pewnie jedno z wielu, ale poważne zagrożenie dla indywidualizmu i demokratycznych swobód. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.